SBCO kartę Hero Max 87 overalla już dziś o 19 w Ultimate Team. Jak pod to SBC w ostatniej chwili zainwestować, ile może ono kosztować i czy będzie warto je zrobić. Do tego w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wczorajszy content, powiem wam co pojawi się w grze w kolejnych dniach, jakich SBC można się spodziewać, no i porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się na rynku, czyli oczywiście czy warto teraz sprzedać swój skład, czy może ewentualnie warto kupić swoje jakieś karty do swojego składu, także oczywiście oglądaj do końca, to na pewno wszystkiego się dowiesz. Na sam początek zaczniemy sobie od gorącego tematu, czyli oczywiście od Hero, jednak na sam start zostaw lajka, zostaw suba, do 20 tysięcy subów brakuje naprawdę tylko tyle, a jeżeli zostawisz lajka, to na pewno zmotywuje mnie to do nagrania kolejnego odcinka, także dzięki bardzo i oczywiście, jeżeli oglądasz to dzisiaj w niedzielę, no to 11 już, dostaliśmy tutaj oficjalny przeciek od wielu tak naprawdę popularnych ludzi na Twitterze, że ma pojawić się w grze Max 87 Base Hero Player, czyli oczywiście zwykła paczka z Hero Max 87 i na tym samym profilu, na którym oczywiście to info widnieje, mamy również informacje o ważnych meczach, które się sprawdziły, co naprawdę można by powiedzieć, że ten profil się sprawdza. Do tego Rodrygo tutaj wleciał jako leak, jako oczywiście przeciek, też się to sprawdziło. No i teraz na tym samym właśnie profilu dostaliśmy informację o tym, że Max 87 Hero SBC ma wejść w tą niedzielę. Jednak ja na 100% nie dam sobie ręki uciąć, że rzeczywiście jest to profil zaufany. Jednak wydaje mi się, że jeżeli taka informacja się tu pojawiła, to skądś on to info musi mieć. Także wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj to oglądasz w niedzielę, to dzisiaj o 19 to Hero wleci. Także oczywiście rynek na pewno się wstrząśnie. Także teraz przejdziemy sobie do omówienia tego, co może się na rynku wydarzyć. Oczywiście jest to paczka Max 87 overalla. Jeżeli sobie to wszystko przeliczycie, to prawdopodobnie jest tych wszystkich Hero 38 możliwych do trafienia. Obstawiam, że całe SBC będzie kosztowało coś w okolicach 150 tysięcy. W zeszłym roku również jako pierwsze SBC z Hero dostaliśmy Max 87. Wtedy to SBC właśnie kosztowało coś w okolicach tych 150 tysięcy. Jeżeli to SBC całe kosztowałoby właśnie te 150 tysięcy, no to trzy najdroższe możliwe opcje, jakie macie, to oczywiście Yaya Touré 1,36 miliona, Ramirez 940 tysięcy, no i Claudio Marchisio 670 tysięcy. Trzy najtańsze opcje to oczywiście Lars Ricken, Dempsey oraz Kanu. Są to trzy opcje warte poniżej 20 tysięcy. Jeżeli rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ta cena byłaby taka, czyli 150 tysięcy, no to dokładnie 16 Hero jest droższych niż 150 tysięcy monet. Oznaczałoby to, że szanse na profit albo na zwrot z tej paczki mamy aż 42%. No i teraz pytanie, czy tutaj fajnie przewidziałem i to SBC rzeczywiście będzie tyle kosztować, czy będzie ono tańsze? Tutaj wielki znak zapytania. Osobiście jednak muszę powiedzieć, że bardzo lubię takie SBC o Hero i o ikonę. Jak ktoś oglądał mnie w zeszłym roku, no to wiecie, że raczej każde SBC, jakie się pojawiało, to po prostu je robiłem. Wydaje mi się, że jeżeli dzisiejsze SBC nie będzie kosztowało więcej niż 170 tysięcy, to na pewno je zrobię. Jednak mam nadzieję, że będzie ono jak najtańsze, ponieważ im tańsze ono będzie, tym więcej ludzi może je zrobić, a wtedy moje inwestycje jakby bardziej urosną. A w co inwestowałem? Przede wszystkim inwestowałem w foder. Jak to przed każdym takim SBC, zawsze te karty wysoko overallowe są potrzebne. Do tego oczywiście w ostatnich dniach fajne SBC, ponieważ zaraz sobie je omówimy. Był na przykład Son Potm, był Leo Potm, były tam inne karty właśnie z tego nowego eventu i to wszystko już powoli rośnie, to zaraz sobie oczywiście omówimy. Karty od tak naprawdę overalla 85 przez 86, 87, 88 i 89. To właśnie w te karty mniej więcej inwestowałem i na wielu kartach już mam zysk, a spodziewam się, że jeżeli to SBC naprawdę będzie miało fajne wymagania, no to ten zysk jeszcze będzie dwukrotny. Na przykład karta 86, jedna z najtańszych, czyli oczywiście Pedri. Tutaj jak sobie weźmiecie oczywiście jego wykresy, no to nie urósł jakoś bardzo, ponieważ tak naprawdę przez ostatni tydzień z 7,5 tysiąca urósł tak naprawdę do 9300, czyli to jest około 1,5 tysiąca końców na karcie. Nie jest to duży zysk, nie oszukujmy się. Jednak jeżeli ktoś inwestował, no to oczywiście teraz i tak ten profit jest. Następna karta, czyli oczywiście Kobel 87. Tutaj ten zysk jest już zdecydowanie większy, ponieważ z 10 tysięcy Kobel aktualnie 14 tysięcy, czyli oczywiście 4 tysiące zysku na jednej karcie. Jeżeli jesteś na Discordzie handlowym, to oczywiście o tej informacji wiedziałeś i już teraz masz masakryczny profit. Jeżeli ci tam jeszcze nie ma, to oczywiście zapraszam. Cały czas możesz sobie kupić rangę handlarz. Tam oczywiście inwestycje na bieżąco, sposoby na zarobek na bieżąco, wszystko wypisane na tacy. Wystarczy wejść na Discorda, odczytać, zrobić to co mówię i tak naprawdę same końce wpływają na konto. Link do Discorda masz w opisie. Jeżeli chcesz kupić rangę, to oczywiście pisz na PW, ponieważ miejsca są ograniczone, także kto pierwszy, ten lepszy. A teraz omówimy sobie kartę 89, czyli oczywiście karty, które są według mnie moimi ulubionymi, ponieważ to one oddają najbardziej. To właśnie w karty 89 sobie inwestowałem i jak widzicie na wykresie one naprawdę bardzo skoczyły, ponieważ tutaj Ter Stegen ma odczyt 34 na PC oraz 31 na konsoli. Aktualnie to odczyty 38500 na PC i 36000 na konsoli. Jednak jeżeli pod lupę na przykład wzięlibyśmy sobie Rubena Diasza, w którego ja właśnie najbardziej inwestowałem, ponieważ Ruben Diasz od wielu lat jest to moja ulubiona karta pod inwestycję, najbardziej mi ona oddaje. Brałem go po dokładnie, uwaga, 28 tysięcy, a aktualnie kosztuje 39 tysięcy i brałem go nie tak dawno, ponieważ dzisiaj ja to nagrywam, jest niedziela, a ja kupowałem go w piątek, także 10 tysięcy końców na jednej karcie w 2 dni. Uważam, że jest to inwestycja idealna, no i ciężko jest po prostu więcej zarobić. Jak widzicie,
naprawdę ten skok był ogromny. Ja to wszystko przewidziałem i na Discordzie o tym pisałem, także na pewno handlarze sobie zarobili. Jeżeli zarobiłeś, zainwestowałeś w handlarzu i to oglądasz, to napisz w komentarzu, że to zrobiłeś. To oczywiście przypnę ci serduszko, także handlarz oddaje i to właśnie w te karty cały czas bym wchodził. Jeżeli chcesz jeszcze pod to hero zainwestować w ostatniej chwili, to proponuję właśnie w te karty wejść. Mam na myśli na przykład karty 87, ponieważ to one jeszcze bardzo nie urosły, a powinny urosnąć jeszcze bardziej. Tylko jeżeli chcesz inwestować, to staraj się wysnajpić te karty poniżej 14 tysięcy. Nie mów mi, że jest to niemożliwe, ponieważ cały czas jak to oglądasz, ja te karty cały czas dobieram i jest to możliwe, także oczywiście sobie możesz bez problemu zarobić. Gdybym na twoim miejscu miał inwestować jeszcze w jakieś karty, na pewno nie poruszałbym kart wyższych niż 87, ponieważ one już masakrycznie wybiły się w górę. Może spróbowałbym na kartach 85, ponieważ 85 i tak są bardzo w dole aktualnie i one jakoś bardzo nie urosły. Tutaj jeżeli miałbym inwestować, to brałbym te karty poniżej 4,5 tysiąca końców, liczył na to, że one odbiją do 5,5-6 tysięcy, co i tak w ostatniej chwili, jeżeli inwestujesz, te 1500 końców na jednej karcie byłoby naprawdę dużym zyskiem. Dużo ludzi też pisało mi, może kuzonek wejdziemy w informy i ja tutaj muszę to oczywiście tutaj powiedzieć o tym. Aktualnie informy na przykład 83 czy 84 kosztują najtańsze po 15 tysięcy końców i jak możecie zauważyć, ostatnio EA, nieważne jakie daje wyzwania, to zazwyczaj ten inform jest wymagany. I może to nie być głupia inwestycja, jednak weźcie pod uwagę to, że aktualnie w grze mamy jakby upgrade Team of the Week i codziennie każdy z nas może sobie zrobić dwie paczki z Team of the Weekiem, przez co wydaje mi się, że tych Team of the Weeków naprawdę każdy w klubie ma dużo niewymiernych. No i przez to, jeżeli na przykład w Hero będzie wymagany inform, to mogą one jakoś bardzo nie odbić. Jeżeli ktoś chce zaryzykować, to brałbym na pewno informy 82, które chodzą po Quixel, ponieważ jeżeli kupisz sobie takiego informa za 10 tysięcy, no to potem, jeżeli nawet ten inform nie będzie wymagany, nie urośnie on ci bardzo, no to możesz go cały czas squixelować na przykład za 9800 i tak dużo na jednej karcie nie stracisz. Jednak jeżeli aktualnie miałbym inwestować na ostatnią chwilę, nie brałbym informów, brałbym overale foderowe, ponieważ to wydaje mi się być lepszym rozwiązaniem. Informy to jest temat na inny odcinek, ponieważ na przykład informy, które były z pierwszego czy z drugiego Team of the Weeka, naprawdę fajnie odbiły i wystarczyło tak naprawdę poczekać 10 dni i macie fajny na nich zysk, ale jeżeli dobijecie pod tym odcinkiem dużo lajków, to nagram oczywiście taki materiał, w których będziemy sobie inwestować w Team of the Weeki i nauczę was tego robić. Aktualne SBC, jakie mamy w grze, to oczywiście Sar, który wszedł wczoraj do gry. Opinie na FUTB nie ma podzielone, ponieważ 60% osób głosuje, że warto go zrobić, 40% osób głosuje, że nie warto go zrobić. Na wykonanie SBC macie jeszcze 2 tygodnie i tak naprawdę koszt to 52 tysiące, trzeba przypalić jeden skład 85 z informem. Według mnie ten Sar wygląda tak średnio, że po prostu bym go nie robił. Uważam, że jeżeli na przykład ktoś ma karty niewymienne w klubie, no to wtedy go warto go zrobić. Jeżeli masz na przykład wydać na niego 10 albo 15 tysięcy i kupować jakieś karty z rynku, to bym po prostu odradził, chyba że ewentualnie na przykład masz bardzo słaby skład i ten Sar mega boostuje ci jakby twoją wyjściową jedenastkę, no to wtedy oczywiście warto. Statystyki ma takie według mnie nie najlepsze, ponieważ tylko 4 gwiazdki i tylko 4 gwiazdki sztuczek i 3 gwiazdki słabszej nogi. Oczywiście i tak to jest boost, ponieważ wcześniej miał 2 gwiazdki słabszej nogi, także zboostowali go, ale tylko i wyłącznie 81 balansu, 83 staminy, także ta karta wygląda fajnie, ale na przykład do lepszych składów jako super zmiennik, a do tych słabszych może ewentualnie się mieści. Tylko weźcie sobie pod uwagę, czy nie warto na przykład za tą cenę kupić sobie kogoś innego z rynku, kogo możecie w każdej chwili sprzedać, także na to same, na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. Odnośnie innych tutaj właśnie SBC, jak na przykład Rodrigo, Rafael Leão i Heung-min Son, nie będę tego tutaj omawiał, ponieważ to wszystko macie na moim TikToku, tam macie szczegółowe omówienie tych kart, wszystko powiedziałem, czy warto je zrobić, czy nie, także jeżeli ktoś jest ciekawy, to oczywiście zapraszam na TikToka, tam na bieżąco SBC się pojawiają z opiniami. Mamy również zapowiedzianego Declana Rice'a jako kartę, która ma się pojawić w SBC, prawdopodobnie będzie to albo dzisiaj, albo jutro, jeżeli dzisiaj wejdzie ikona, to pewnie Rice będzie jutro, jeżeli ikona będzie jutro, no to Rice pewnie będzie dzisiaj. Jest to karta również słaba, uważam, jak na ten event, ponieważ wiele takich kart zawiodłem się nad nimi, nawet nie mają playstyla z plusem, są po prostu słabe. Myślałem, że te karty będą dużo, dużo lepsze. Ten event jest według mnie taki średni. No i ten Declan Rice, nie oszukujmy się, statystyki ma słabe, ponieważ do większości składów prawdopodobnie nie będzie ulepszeniem. Też zależy, ile będzie on kosztował. Wydaje mi się, że powinni to SBC dać gdzieś w okolicach 40 tysięcy. Wtedy to SBC byłoby adekwatne właśnie kosztem do tego, jak ta karta wygląda. Nie wiem, ocencie sobie sami. Według mnie ten Declan Rice naprawdę słaby. Mogliby tego pace'a chociaż dać powyżej 80, wtedy ta karta byłaby na pewno lepsza. No i oczywiście jak aktualnie prezentuje się rynek, ponieważ to pewnie wielu z was ciekawi. Na przykład Usman Dembele, którego ja osobiście planuję sobie zakupić do składu, ponieważ ostatnio go sprzedałem. Aktualnie odczyty ma 166 tysięcy i jak widzicie, on idzie w dół. Jeżeli na przykład widzicie, że ostatnio, czyli na przykład wczoraj karta kosztowała 174, a dzisiaj kosztuje 166, no to znaczy oczywiście, że leci w dół, także nie warto go kupować i bym sobie z nim poczekał. I kiedy karty odkupić do składu, to proponuję sobie te karty odkupić albo w czwartek, albo w piątek. Dopiero powinny być one wtedy zdecydowanie tańsze, ale o tym będę mówił jeszcze w kolejnych odcinkach. Kiedy natomiast karty sprzedać, tutaj również bym poczekał. Aktualnie i tak te karty lecą w dół. Jeżeli potrzebujesz końców do inwestycji, to zrób to teraz, żeby jeszcze na tych kartach jakby więcej nie stracić. A jeżeli nie potrzebujesz tych końców i na przykład możesz te karty chwilę przetrzymać, to je przetrzymaj, bo
wydaje mi się, że ten rynek za chwilę powinien odbić. Tak samo kolejny Francuz, czyli oczywiście Theo Hernandez. Tutaj ten dołek jest troszeczkę mniejszy, ponieważ aktualnie 105 i 94. Jak widzicie, wczoraj również 95 i 104, także ta karta powoli się zatrzymuje. I takiego Theo Hernandeza, jeżeli chcesz sprzedać, zrobiłbym to teraz, a jeżeli chcesz go kupić, to bym poczekał, żeby ta karta spadła jeszcze bardziej. Generalnie co kartę, ten rynek zachowuje się inaczej, także oczywiście, jeżeli chcesz, to albo wejdź na Discorda i tam zapytaj, kiedy jakąś kartę kupić, albo na przykład zapytaj w komentarzu, kiedy jakąś kartę opłaci się kupić. Ja postaram się na wszystkie komentarze odpisać. To by było na tyle. Zostaw lajka, zostaw suba, czekamy na Hero. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!